jak masz na imię? Henia. I ile masz latek? 5. Przebrana jesteś za kogo dzisiaj? Za lekarza. Za lekarza. A powiedz mi, co taki lekarz robi? Bada. Bada pacjentów. Chciałabyś być lekarzem w przyszłości? I co będziesz robiła? Zastrzyki. Zastrzyki. A nie boisz się zastrzyków? I myślisz, że będziesz dobrym lekarzem, tak? Powiedz, jak masz na imię? Władek. Władek jest przebrany za kogo? Policjanta. I co będziesz robił? Będę łapał złodziei. I będziesz pilnował porządku. Właśnie. A myślisz, że praca takiego policjanta jest trudna? Trudna. A dlaczego chcesz być policjantem? Nie wiem jeszcze. Może co jeszcze? Dużo pieniążków zarabiają? Tak. Na pewno. Powiedz, jak masz na imię? Antek. I Antek przebrał się za kogo? Za piłkarza. Będziesz piłkarzem w przyszłości? Tak. Chcesz grać w piłkę? Tak. Ale chcesz biegać po boisku czy stać na bramce? Biegać po boisku. Mhm. Lubisz biegać, tak? Tak. A masz jakiegoś swojego ulubionego piłkarza? Nie. Dlaczego chciałbyś być piłkarzem? Bo on gra w piłkę. Znam się. Laura. Laura. I Laura jest za kogo przebrana? Księżniczkę. Mhm. Ładna. Co ma taka księżniczka? Ma suknię ładną. Ale troszeczkę głośniej. Ma suknię ładną. Mhm. I ładne buty. A na główce? Koronę. Koronę ma na główce. Naszyjnik może mieć też. A dlaczego chciałabyś być księżniczką? Bo wygląda ładnie. Bo jest piękna. A co taka księżniczka robi tak na co dzień? Jak myślisz? Nie wiem. Powiedz, jak masz na imię? Basia. Bardzo ładnie. A Basiu, kim ty jesteś dzisiaj? Kucharką. Lubisz gotować? Tak. Będziesz kiedyś kucharką? Tak. I co będziesz gotowała? Jeszcze nie wiem. A co lubisz jeść? No co najchętniej jesz? Cukiereczki, tak, czy kotleciki? Kotleciki. Kotleciki. To pewnie będziesz gotowała, piekła kotleciki. I dla kogo? Dla mojej imię. Jak masz na imię? Pola. Pola. Polu, a za kogo ty jesteś przebrana? Za strażaka. I będziesz kiedyś, chciałabyś być strażakiem? A co taki strażak robi? Gasi pożary. A nie boisz się pożarów? Nie boisz się ognia? Bo on ma kajdanki. Strażak?